Ja rzeczywiście nie planowałam powrotu do rozrywki. I jak się rozstawałam z Dzień Dobry TVN, to powiedziałam to mojej szefowej. I to ją bardzo zaskoczyło. A który moment ogólnie twojej całej drogi zawodowej był dla ciebie najtrudniejszy? Tamten, absolutnie. Tej awantury. Mhm. Ciekawe bardzo. Tak. I to, ja to wiem, bo ja pamiętam te swoje emocje, że patrząc z tej perspektywy, w której jestem dzisiaj, to wydaje mi się, że to była bzdura. Mhm. Ale to, ile mnie to wtedy kosztowało nerwów, stresu i takiej, wiesz co, przepalonej niepotrzebnie energii. Czy ty złagodniałaś trochę? No, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak, ale to, wiesz, mówię, to też jest konsekwencją wszystkiego, co się wydarzyło, więc to myślę absolutnie. To niedopuszczenie do dyskusji o aborcji w Sejmie i do głosowania tych ustaw nie było moim zdaniem dobrym posunięciem. Ja rozumiem te wszystkie niuanse, że prezydent i tak zawetuje i tak dalej, ale my zasługujemy na to, żeby chociaż spróbować. A z uśmiechem patrzysz teraz na te lata, kiedy realizowałaś program na językach? Z uśmiechem, ale często zastanawiam się, jak by się potoczyła moja droga zawodowa, gdybym nie zrobiła tego programu. Okej. Okay. Co masz na myśli dokładnie? Myślę sobie, że jest trochę tak, że na swojej drodze zawodowej spotykasz wielu ludzi, ale tak naprawdę twoje serce zatrzymuje się przy kilku. Jestem bardzo zadowolony dzisiaj, że tak naprawdę gość, na którego czekałem od początku momentu, kiedy zacząłem robić wywiady w tym studiu, w końcu udało się i do mnie trafił. Chociaż powinienem teraz, zgodnie tak jak ty, Aga, u siebie w programie robisz, powiedzieć gościni. Gościni, także oczywiście. Moją gościnią oficjalnie dzisiaj jest Agnieszka Woźniak-Starak. Cześć, bardzo Aga. Bardzo miło. A chciałam powiedzieć, że ty się długo nie odzywałeś. I tak trochę tego się czepnę trochę, ale faktycznie moje serce bardzo się raduje, że jesteś tutaj, bo zacznę tak trochę od takiej refleksji, ale mam nadzieję, że w ogóle też ty zdajesz sobie sprawę, że ja mam trochę historię z tobą. Zanim przejdziemy do głównego punktu, dla którego tutaj przyszłaś, czyli do programu Mam Talent, to tak pomyślałem sobie w sumie, że zacznę od takiej refleksji trochę. Co ci się przypomniało? Dużo rzeczy mi się przypomniało, bo nie wiem, jak ty masz, kiedy ty prowadzisz swoje rozmowy, to też tak na sam start w ogóle podniosę rękę i powiem, że jestem wielkim fanem Trójkąta i tego, co robisz z Gabi. Też bardzo dużo się uczę od tego, co wy robicie. Ale kiedy ja przygotowuję się do moich rozmów, to zawsze lubię spędzać z moim bohaterem, który do mnie przyjdzie, to tak powiedzmy minimum 2-3 dni. Miałem taką trochę podróż sentymentalną z tobą i spojrzałem sobie, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że my znamy się prawie dekadę i spojrzałem sobie na rzeczy, które zrobiliśmy razem w poprzednim miejscu pracy, w którym pracowałem i trochę faktycznie tego zrobiliśmy. I wiem, że ty nie do każdego dziennikarza przez całą swoją drogę byłaś tak pozytywnie nastawiona i tak na samym początku chciałem trochę w ogóle ci podziękować za to, że zawsze byłaś dla mnie miła i że faktycznie... A paru twoich kolegów z tamtej redakcji. A paru moich kolegów... Mogłam nie lubić. Zdarzyło się, że się nie lubiłem. Nie pałałaś do niej sympatii. Nie zaiskrzyło. Tak, nie. Ale ta refleksja, którą chciałem powiedzieć, to jest, że kiedy patrzyłem sobie wczoraj na te tematy, które zrobiliśmy i wspominałem sobie początki naszej znajomości, to pomyślałem sobie, że kiedyś były czasy, że widywaliśmy się 3 razy w tygodniu. Były takie tygodnie, że tutaj był pokaz mody, tutaj konferencja jakaś TVN-owska, tutaj ramówka. I kiedy... Tu kręciliśmy jakiś program, tak. Prawda? Dużo się działo wtedy. A teraz, kiedy wiedziałem, że do mnie przychodzisz, pomyślałem sobie, że przychodzi do mnie zupełnie inna kobieta. A bo czasy też chyba są inne. I że tak gdybyś myślę. Ty teraz miała w swoim kalendarzu wpisane takie zajętości typu 3 jakieś eventy show biznesowe, to dla ciebie to by było absolutnie wielka męka. Tak, rozważałabym, czy nie popełnić seppuku. Nie, żartuję, ale wiesz co, też nie ma tych eventów, Filip. Tak naprawdę to show biznes, ja nawet myślałam o tym idąc do ciebie, że ten show biznes się bardzo zmienił i ten nasz świat się bardzo zmienił. I nic się nie dzieje. Mhm. Jest strasznie nudno. Prawda. Już nie ma fajerwerków. Też te postaci show biznesu są... Trochę przestają. No nigdy nie byli. To nie, trochę nie są bohaterowie mojej bajki. Mhm. Zdecydowanie. No jakoś tak się... Myślę, że kiedyś było weselej. Mhm. Bo teraz też jesteś kobietą, która jest bardzo związana z YouTube'em, ale zastanawiam się, czy jak na przykład wpadają ci takie stare setki twoje
z rozmowami z, no, nawet nie tylko z moją starą redakcją, ale takie, wiesz, półtora minuty Agnieszka Szulim jeszcze wtedy o kimś tam. Rzadko siebie oglądam w takich, rzadko. Ale masz takie poczucie, że patrzysz na te setki i myślisz sobie, że to była trochę inna osoba? Wiesz co, no, jest ten jakiś taki profil na Instagramie Telenostalgia albo coś takiego, więc oni wrzucają już naprawdę takie... ojej, to już bardzo zamierzchłe, starożytne czasy telewizji polskiej. Kawa czy herbata. Kawa czy herbata, jakieś studio jedynki, studio dwójki, jakieś... Bo tam ciągle kręciliśmy jakieś konkursy SMS-owe wtedy. Ja ciągle przy jakichś samochodach mówiłam, wyślij SMS. Tak. Straszne to było. I to tak, to w ogóle wydaje mi się, że to... Wiesz, w moim życiu też się jednak tyle wydarzyło, że ja w ogóle mam wrażenie, że to w jakimś innym, cudzym jednak było. A masz takie momenty podsumowania, kiedy myślisz sobie właśnie faktycznie, kiedy na przykład patrzysz na te posty z Telenostalgia, to myślisz sobie, okej, trochę ja zrobiłam w tych mediach, trochę mogę powiedzieć, że faktycznie odbiłam swoją pozycję, jeśli chodzi o media w Polsce. Jestem zaskoczona, że to było tak dawno, że tyle się wydarzyło przez ten czas. Zawsze się śmieję, trochę żartuję, ale w sumie nie żartuję, bo jest to fakt, że nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto poprowadził absolutnie każdą śniadaniówkę w tym kraju. Mhm. Prowadziłam wszystkie te główne śniadaniówki, od kawy czy herbaty przez pytanie i dzień dobry. I to było bardzo fajne. I nawet jakieś radiowe śniadaniówki zahaczyłam też, więc śmiesznie, że było, wiesz co, było i że gdzieś jednak ta moja droga była tak dosyć wyraźnie wytyczona i ja przeszłam do telewizji, a najpierw do radia, żeby pracować jako dziennikarka, prezenterka i byłam w tym dosyć konsekwentna, no nie szukałam raczej innych wrażeń. Po drodze. A co nie wymyśliłam, że nagram płytę. A co byś powiedziała ogólnie, że było dla ciebie największą szkołą dziennikarstwa? Polskie Radio było bardzo taką ważną szkołą. No jednak pracowałam w redakcjach publicystycznych, było tam dużo polityki i myślałam, że przy tym zostanę na pewno. I później się tak trochę potoczyło wszystko spontanicznie. Ale to była bardzo dobra szkoła. To była taka szkoła, którą naprawdę tam to był zimny chów, ale było bardzo ciekawie i można się było bardzo dużo nauczyć. Ja tam zaczynałam od takich, wiesz, od parzenia herbaty, mycia kubków w redakcji, przez bycie jakimś nocnym producentem, doklejanie rozbiegówek, tyłówek, taśma analogowa, tak. Multitasking. Multitasking to było śmieszne, tam wydawanie programów, później prowadzenie audycji, jak nam pozwolili młodym wejść na antenę i dali nam jakąś taką bardzo mocno poranną audycję. Robienie materiałów do popołudniówki. To była taka naprawdę rzemieślnicza praca, przy której można się było nauczyć warsztatu, można się było nauczyć od świetnych dziennikarzy, którzy tam pracowali, od świetnych radiowców. Super to było. A patrzysz teraz na to z perspektywy czasu i wspominasz to na zasadzie takiej, że trzeba było się trochę przepychać, żeby... Oj, tak. Trzeba się było przepychać. To też... Wiesz, ja przyszłam na praktyki do Polskiego Radia i zostałam po prostu. I tam trzeba było walczyć o to, żeby zgłaszałeś na kolegium rano temat i jak się spodobał, to robiłeś materiał, jak nie, to czekałeś i nie zarabiałeś. Czekałeś na kolejną szansę, więc to była jakaś taka walka, ale taka dobra myśl, która uczyła i warsztatu, ale też jakieś takiej determinacji, która jest potrzebna w tym zawodzie. I rozumiem, że w tych początkach swojej kariery dziennikarskiej akurat takiego drive'u do tego, żeby faktycznie wykazywać się przed swoimi ówczesnymi szefami, tutaj nie brakło ci tego w ogóle w tych czasach początkowych? Nie, to było bardzo fajne, chociaż... Wiesz co, ja wtedy już odkryłam, że ja średnio się nadaję na reportera, bo ja nie umiem pracować pod presją czasu. W sensie, że presja czasu mnie wykańcza. I to, że ja miałam w głowie, że na 14 muszę mieć gotowy materiał, a jeszcze najlepiej nagrać 3 rozmówców, a wtedy nagrywanie przez telefon było słabo widziane. To w pandemii się dużo zmieniło, tak. Że online wszystko się zaczęło nagrywać, ale do tych rozmówców trzeba było pojechać, najpierw ich złapać, umówić, pojechać, nagrać.
wrócić z tym materiałem, zmontować, dograć do tego jeszcze OFA, czyli lektora, nagrać siebie, jeszcze napisać ten scenariusz, żeby ten materiał miał ręce i nogi, to było trudne. I ta presja czasu wtedy była, mnie to stresowało strasznie. Ja już wtedy wiedziałam, że to ja już wolę prowadzić coś najchętniej na żywo. Ja w ogóle od zawsze, Aga, kiedy się tak naprawdę poznaliśmy, za każdym razem, kiedy myślę o tobie, to w ogóle widzę cię na jednej linii z takim hasłem, które nazywa się po prostu live, na żywo. Wiem, że po prostu ty uwielbiasz prowadzić programy na żywo i w mojej opinii, która jest naprawdę bardzo szczera, jesteś w tym naprawdę świetna. Pamiętam w ogóle takim highlightem chyba, co też jakby obserwowałem to z boku, było prowadzenie Big Brothera. Wiem, pamiętam, jak ty w ogóle... Miałem poczucie w sercu, że faktycznie ty przyjeżdżałaś do tego Gołkowa wtedy, tak, w niedzielę i że faktycznie bardzo dużo radości dawało ci. Ja się w to zaangażowałam, tak całym sercem, absolutnie. I z Kasią Mazurkiewicz, która była szefową TVN7, która robiła ten program, my się w to wczułyśmy bardzo. Też jakoś zapałałyśmy do siebie sympatią dużą i poznałyśmy się tam jeszcze kiedyś dużo wcześniej, w zupełnie innych okolicznościach. Jakoś tak dla mnie to było ciekawe, wiesz, to może dla widzów to był tylko reality show, dla mnie to jednak była taka powrót, był to taki powrót do sentymentalna podróż do tych starych czasów, kiedy ja oglądałam tę Martynę Wojciechowską, tak, prowadzącą Big Brothera, więc dla mnie miałam sentyment ogromny do tego programu i był to ciekawy jakiś eksperyment, oglądanie tych ludzi rzeczywiście w zamknięciu i tak porównywanie do tego, jak wyglądały te pierwsze edycje, do tego, co działo się teraz. Ja czasem sobie z niektórymi do tej pory piszę gdzieś na Instagramie. Zgadnę, z Justyną na przykład. Z Justyną, nie z Igorem częściej, wiesz? Co ty mówisz? To niespodziewane akurat. Tak. Pozdrawiamy cię, Igor, oczywiście. Tak. Dobre czasy to były faktycznie i teraz, kiedy tak, teraz wydaje mi się, jest taki naturalny moment, żeby bardzo płynnie przejść właśnie do programu Mam Talent, bo zahaczyłem już o ten late night na żywo. No i teraz tak naprawdę w momencie emisji tego wywiadu zdaje się, że już będziemy tak naprawdę startować z odcinkami na żywo Mam Talent i też z taką kolejną tezą, Aga, wyjdę, że też to jest chyba ta część, na którą czekam, na którą ty czekasz najbardziej. Na którą się zgodziłam to robić. Mam Talent, prawda? Tak, wiesz co, tak, absolutnie, tak. Tak, na to czekam i to był argument, dla którego weszłam w ten projekt. Znaczy, to jest w ogóle fajny program, to jest kultowy program i on jest w czołówce najlepiej oglądanych programów w Polsce, więc to jest duże wyzwanie, ale no ja nie ukrywam, że te nagrywane odcinki to jest wyzwanie dla mnie ogromne. Tam naprawdę stoisz po 10 godzin w tych kulisach i tak skupić się przez 10 godzin. Tam Janek mi ratuje życie, bo on jest dosyć śmieszny i potrafi rozładować atmosferę i my się tam dobrze bawimy. Jest bardzo sympatycznie, tam jest w ogóle świetna ekipa. Ale to, na co ja czekam, to są żywce. Bo właśnie jak na twoim miejscu siedziała tutaj Julka Wieniawa, to właśnie, a nawet nie jak siedziała na miejscu, tylko jak wpadłem do was na wizytę, ona mówi, że Mam Talent jest o tyle w ogóle takim programem wymagającym energetycznie, bo trzeba jednak każdemu uczestnikowi poświęcić jednak tę uwagę. I faktycznie to są wielogodzinne godziny na planie, kiedy wy, zwłaszcza prowadzący, jeszcze stoicie cały czas. Stoimy i tam naprawdę nie ma czasu na to, żeby usiąść. Znaczy, my się nauczyliśmy, że jak masz 45 sekund, czyli to jest ten moment, jak uczestnik wchodzi na scenę i rozmawia z jury na początku, to jest ten moment, kiedy możemy na chwilę usiąść. No i to trwa jakąś minutę, może dwie, 40 parę sekund i siadamy. I poza tym, wiesz co, tych uczestników jest tak wielu, że już później masz taki mętlik w głowie, że cały czas masz wrażenie, że zadajesz te same pytania. I dobrze, że to musi być duet, bo musisz się jakoś w tym wesprzeć jakoś, tak żeby sobie pomóc i czasem przerzucić coś, ktoś lepiej czuje. No ja wiadomo, czekam na zwierzątka, tak. Janek świetnie rozmawia z dziećmi, różne mamy skillsy, ale... Jest to absolutnie, słuchaj, trudniejsze niż nagrywanie Azji i Ameryki Express. A ty odnalazłaś się, bo w mojej ocenie też rola prowadzącej Mam Talent to jest taka rola bardzo wspierająca.
No i tak my staraliśmy się tam bardzo wspierać, tak. A jednak jak patrzę sobie na taką twoją drogę zawodową w sumie, no w Azji Express nie byłaś taką wspierającą osobą, tylko ty tam goniłaś za nimi i byłaś taką bardziej, może bym powiedział, tak technicznie bardzo, bardziej tak, ty dyrygowałaś tym, byłaś szefową po prostu tego programu, ale nie byłaś takim emocjonalnym wsparciem też w mojej ocenie dla tych uczestników, a tutaj jednak faktycznie, no musisz być taką ciepłą prowadzącą, odnalazłaś się jakby w takiej tutaj... Bardzo łatwo się w tym odnaleźć, bo jak widzisz ten stres i te emocje, z którymi przychodzą uczestnicy, to naprawdę masz ochotę ich przytulić, bo tam się tyle dzieje i nie zawsze pójdzie po ich myśli, nie zawsze zrealizują ten najlepszy scenariusz, więc nie, to jest proste, kibicujesz im, naprawdę. Trudniejsza jest chyba rola jurora, no bo czasem trzeba powiedzieć coś, czego może nie chcieliby usłyszeć. Cały czas widzę za oknem tańczącą panią i myślę, ona powinna przyjść. Teraz że tam Zoom poprosi mnie, nie żartuję. To będzie dobre do zajawki. Ale pani jest dobra, ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy zaprosić jej na casting. Zapraszamy do Mam Talent. Tak. I nie, chcesz im kibicować, chcesz. No, jako juror musi czasem powiedzieć prawdę prosto w oczy, to też dla dramaturgii programu to jest wskazane, no nie mogą cały czas słodzić wszystkim uczestnikom i mówić jak wspaniale, ale to jest taka niewdzięczna rola. A pamiętasz w ogóle ten moment, w którym twoja szefowa zaproponowała ci prowadzenie tego programu? No, bo powiem ci tak, że gdy pojawiło się już oficjalne ogłoszenie, ja naprawdę byłem bardzo zaskoczony, mimo że jesteś gwiazdą TVN, to jest najbardziej popularny program w TVN rozrywkowy. Jakoś nie, bo ja też siebie nie jakoś nie... To była, wiesz co, dłuższa historia, bo ja rzeczywiście nie planowałam powrotu do rozrywki. I jak się rozstawałam z Dzień Dobry TVN, to powiedziałam to mojej szefowej. I to ją bardzo zaskoczyło. I wiesz co, takim momentem przełomowym był festiwal w Sopocie. Okej. Okay. Który wiem, że kochasz. Kocham. I było super. I pojechałam na ten festiwal i naprawdę świetnie się bawiłam. I przypomniałam sobie, że w sumie to ja lubię tę rozrywkę, pod warunkiem, że jest na żywo. I powiedziałam Lidce, że wiesz co, może ja się nie będę tak na tę rozrywkę obrażać. No i jakoś później przyszła ta propozycja. A teraz, gdy jesteśmy po emisji 5 odcinków, kiedy oglądamy ten program, jak ci się podoba tak naprawdę to nowe rozdanie Mam Talent, to jak ono po prostu zostało zmontowane w odcinkach? Ja tak oglądam jednym okiem i mało, okay. Bo ja nie lubię siebie oglądać. Wiesz, do czego trochę dążę, bo jednak gdzieś tam przejawia się opinia, że w tej edycji jest po prostu trochę mało prowadzących. Mało jest nas, to wiem. To wiem, jest nas mało, dlatego czekam na wyrównanie tej energii w tych żywcach. Bo no, czasem żartujemy z Jankiem, że jest nas tam 13 sekund netto na cały odcinek, ale też mam świadomość, że to trochę nie jest program o prowadzących, wiesz? Absolutnie. I to jest przede wszystkim o uczestnikach, że tam naprawdę ważniejszą rolę odgrywa jury, że rzeczywiście Marcin Prokop z Szymonem Hołownią no, byli bardzo wyrazistą parą. To też jest trudne wejść w ich buty. W ogóle trudno jest zawsze kogoś zastąpić, bo wiesz jak jest. Zazwyczaj pojawia się dużo krytycznych głosów i z tym się liczyliśmy. I też te koleje i kolejni prowadzący Mam Talent albo prowadzący pokazali, że to nie jest łatwa rola. To nie każdy się w tym odnajdzie. Ale program ogląda się świetnie, no, ogląda się lepiej niż rok temu, czyli chyba te zmiany były dobre. Tam czuć absolutnie, wiesz co, nową energię. Absolutnie, zgadzam się. I też na planie widać było, że tam się dobrze pracuje. Dla mnie jest niezwykle ważne zawsze, żeby w pracy było miło, żeby ta praca była przyjemna i zawsze robimy wszystko, żeby było śmiesznie i żeby się dobrze bawić, bo ja nie idę do pracy po to, żeby się męczyć. Nie odklepać. Po to sobie, tak, odklepać, absolutnie nie po to sobie wybierałam taką pracę, w której chcę się spełniać i z której chcę czerpać przyjemność, żeby to sobie psuć. Więc zawsze dbamy o to, żeby na planie było super po prostu i to się udaje. I mówię, że i z Jankiem to też jest. Gdzieś tam od początku się polubiliśmy i to jest duża przyjemność ze spędzania z Jankiem czasu, bo to jest naprawdę super, bystry, fajny chłopak. Myślę, że brakowało jakiejś takiej nowej twarzy w telewizji i myślę, że to
to jest taka dobra droga przed nim teraz. Ciekawa jestem, jak się potoczy ta jego kariera, ale myślę, że on gdzieś mocno się zapisze. Ja w ogóle zgadzam się, że wy się w ogóle fajnie wyrównoważycie akurat, że w ogóle osoba, która podjęła decyzję o tym, żeby to akurat waszą dwójkę dać, ciebie taką doświadczoną, to trochę lwicę taką TVN-u, która ma na swoim koncie już naprawdę mnóstwo formatów, wszystkie w sumie z sukcesem, i Janek, który może też, no w mojej opinii, nie wiem, czy zgodzisz się, też trochę uczyć się w sumie od ciebie, jak wygląda właśnie, pewnie właśnie w tych odcinkach na żywo. Ja się nawet, wiesz, od niego też czasem. No, nie, to... A podoba mi się, że potrafisz to powiedzieć. Tak, uczę, bo to jest, od każdego się można czegoś nauczyć, ale też jednak się chyba trochę mnie bał na początku, chyba nawet to przyznał na jakimś spotkaniu, jak byliśmy. I to jest takie śmieszne, że teraz musi czasem on mnie pociesza, że jak ja tam płaczę, że wszystko źle. I w ogóle ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, to on mnie tam wyciąga z tych dołków. I tak, myślę, że jest zaskoczony tą rolą, którą teraz musi spełnić. Nie wiem, tam też żartujemy z tego dużo, że tam był taki moment zmęczenia zawsze. Bo byliśmy na planie od rana, najpierw nagrywaliśmy nam różne zapowiedzi, później wchodzisz i grasz te spotkania z uczestnikami, te występy. I ja regularnie o godzinie 18 dostawałam takiej głupawki po prostu, że już po pierwsze już nie myślisz o tym, co mówisz. To bo to jest właśnie chyba ten element przebodźcowania, że tutaj nagle ktoś śpiewa, tu nagle wchodzą i grają na garnkach, pamiętaj Julka. Znaczy, mieliśmy tak głupie żarty, które wiedzieliśmy, że są nieemisyjne i które były w ogóle nieakceptowane na antenie, ale już ci przychodzą takie głupoty do głowy. I już wpadasz, dostajesz takich ataków w śmiechu, że powiem tak, nie widać tego na antenie, ale my się bawiliśmy świetnie czasami. I to rzeczywiście był taki moment rozładowania tego. A potrafiłaś podczas tych castingów się wzruszyć, podczas występów? Tak, potrafiłam. Tak. Chociaż chyba częściej płakał Janek. Ja myślałam, że będę się bardziej wzruszać. Ale chyba też tego było strasznie dużo, wiesz, że jak jesteś już tak zmęczony, to już tak nie trafia do ciebie. To już jesteś trochę za szybą. Była taka chwila, że to już tak nie potrafisz tego bardzo dotknąć, ale no, Janek się bardzo wzruszał na widok śpiewających dziewczynek, takich bardzo lirycznych. Klasyk Mam Talent trochę. Tak, bardzo go to poruszało. A miałaś takie zapytanie sama siebie w głowie, komu ja nacisnę złoty przycisk, który mogę wykorzystać? Nie, cały czas mówiłam, ja czekam na pieska. To było wiadomo u ciebie po prostu. Ja, słuchajcie, czekam na pieska, tak. I tak faktycznie się stało. Tak. Piesek przyszedł dosyć szybko, powiem ci szczerze. Później rzeczywiście było jeszcze dużo takich występów, co ja myślałam, szkoda, że nie mam tego przycisku. Ale ta historia tej dziewczyny, która przyszła z tym psem, była niesamowita, dlatego że ona jak miała 7 lat, to oglądała Mam Talent i zobaczyła takiego tańczącego psa i ona się zakochała i stwierdziła, że chce to robić to samo, jak już była dorosłą dziewczyną. To przyszła z tym swoim ukochanym psem, którego kupiła w międzyczasie, wytresowała i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że za samą tę historię zasługuje na ten mój złoty przycisk. Wiesz w ogóle, co ja sobie myślę, kiedy faktycznie był pierwszy odcinek Mam Talent, że to nie jest trochę tak, że to już jest nasz klasyk i że wykładamy kolejną edycję Mam Talent, tylko faktycznie ten program do dnia dzisiejszego bardzo potrafi zmieniać życie ludzi, co dobrym przykładem ostatnio, wydaje mi się, była podróż Sary James w amerykańskim Mam Talent. Zastanawiam się, czy ty patrzyłaś sobie na to, jak nasza dziewczyna z Polski, jak ona po prostu zachwyca całą Amerykę. Tak. Wiesz co? Tak, absolutnie. I było to niesamowite, i też było to budujące, i było to bardzo ciekawe patrzeć, jak to młode pokolenie tak zupełnie bez kompleksów chce podbić świat, to jedzie podbijać świat. I super. To była w ogóle część jakby też procesu decyzyjnego, że zgodziłaś się w ogóle na to Mam Talent, że faktycznie to jest program, który po prostu może komuś wywindować zmienić karierę, tak. Bardziej częścią procesu było to, że wiedziałam, że to jest program, który niesie za sobą bardzo dobrą energię, wiesz, bo tam rzeczywiście jest taka ludzka mieszanka i przychodzą tak niesamowici ludzie czasami, że tam jest dużo takich dobrych emocji. I w ogóle ten program generuje dobre emocje. Tam nie ma nic, myślę, takiego... Sztucznego może trochę? Sztucznego, tak, nieprawdziwego, bo to jest prawda, to absolutnie.
to czucie na miejscu i to mi się podobało, ale też w tym procesie decyzyjnym na pewno istotny był fakt, że pomyślałam sobie, dobra, mam 46 lat, nie będę takich propozycji dostawać. Prawda. Do końca życia, no to serio. Jest coś, to jest coś, co Julka też powiedziała, że to jest propozycja no tak. Nie do zwrócenia. To jest taki klasyk. Tak. Taka propozycja nie przyjdzie i co ja mam teraz powiedzieć, że nie, jednak się obrażam na tę rozrywkę. Nie, no wchodzę w to. Ale aczkolwiek wiesz co, dla mnie program rozrywkowy będzie zawsze jakąś przygodą. Ja tego, że to jest oczywiście moja praca, którą traktuję bardzo poważnie, ale taka praca przygodowa. Jasne. Że gdzieś ta praca taka dziennikarska, moja praca, mój core taki musi cały czas być i musi funkcjonować. To w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to było moje kolejne pytanie, bo za każdym razem, kiedy myślę sobie o tobie, to kolejną rzecz, którą o tobie myślę, że po prostu zdziwię cię teraz, że ty po prostu lubisz pracować. I dlatego teraz chciałem... Ja zawsze o sobie myślę, że jestem totalnym leniem. Leniem? No. Ja pamiętam, oglądałem wczoraj, bardzo lubię ten wywiad, twój wywiad z początku Vibradera z Natalią Hołownią, gdzie ty właśnie powiedziałaś o tym, że no, ty nie wyobrażasz sobie nie pracować i że dlatego na przykład kręcenie Azji Express, bo dla ciebie o tyle takim dziwnym doświadczeniem, bo na 12 miesięcy w roku tak naprawdę ty pracowałaś jeden miesiąc, a potem tak było trochę czekania na emisję, potem była ta emisja. Przed tym mnie ostrzegał Edward Miszczak, że to będzie trudne, że to rzeczywiście pracujesz w takim trybie, że jesteś zajęty przez miesiąc, a 11 miesięcy czekasz. Mhm. Coś tam leci, ale tak masz wrażenie, że nic nie robisz, no i trzeba coś robić jeszcze. No na szczęście pracujemy w takich zawodach, że można mieszać sobie, tak. Dywersyfikować, ale nie, no ja tak, wiesz co, śmieję się, że jestem leniem, bo nie umiałabym zasuwać tak od, wiesz, świtu do nocy, od poniedziałku do piątku czy do soboty, mieć wolne tylko weekendy, tylko ja dosyć świadomie tak sobie wybrałam zawód, wolny zawód, żeby mieć też taki nieszablonowy wolny czas w różnych momentach. I żeby go było może trochę więcej, a czasem mniej, no bo też ta praca, czasem pracuję po 12 godzin, czasem po 14, ale prawdą jest, że od 17 roku życia jednak ja cały czas coś robię i gdzieś pracuję i nie wyobrażam sobie nie pracować. Nie, to jakoś to na moją samoocenę mocno wpłynęło, myślę. A faktycznie to jest teraz trochę tak, że ten projekt, który prowadzisz z Gabi Drzewiecką, czyli Trójkąt, on daje ci taki trochę, po angielsku mi takie wyrażenie wpadło, back to basics właśnie, że teraz jestem w roli dziennikarki, ja zadaję pytania, mam swój program. To jest taki nasz program, który daje nam wolność, bo możemy go sobie robić zupełnie po swojemu i to jest ważne, że tam nam się w zasadzie nikt nie wtrąca. Mamy teraz partnera, no, który oczywiście ma też jakiś wpływ na to, ale to jest to sobie wymyśliliśmy w jakiejś grupie i zrealizowaliśmy sobie od początku to, co chcemy robić. Aczkolwiek, wiesz, zobaczymy, jakie będą losy, bo sam wiesz, że YouTube jest strasznie się robi trudnym miejscem. I dzisiaj kapryśny. Kapryśny, ale też tych wywiadów jest po prostu już tyle i dzisiaj każdy robi wywiady na YouTubie, że nie ma co zjadać własnego ogona. Więc zobaczymy. Influencerzy wszyscy robią, ja też czasami myślę sobie, no też nie wiem, ewentualnie to sobie wytnę, ale jak myślę sobie, och, dziewczynko, ty robisz wywiad, właśnie wszyscy robią i to faktycznie też jest tutaj, zwłaszcza, że tak trochę przed nagraniem sobie rozmawialiśmy, że faktycznie ten algorytm YouTube'a jest strasznie kapryśny przez to, że po prostu jest tego bardzo dużo. Ale w tym wszystkim wydaje mi się, że dla ciebie ważne chyba w sercu jest po prostu to, że ty wychodzisz z miejsca, w którym nagrywacie po prostu Trójkąt i masz poczucie, że wykonałaś po prostu dobrą robotę dziennikarską. Absolutnie tak i bardzo to z Gabi lubimy i my jesteśmy, śmiejemy się, bo my jesteśmy takimi prymuskami. My się tak lubimy przygotować, to jest zabawne, ale też, że często się kończy nagranie i ten gość zostaje i czasem się zdarza, że trudno mu wyjść i tak gadamy i się dobrze spędza razem czas i to są też takie fajne chwile, że czujesz, że wiesz, że wszyscy się cieszą, że się spotkali i rozmawiali i... Zrobiliśmy jakościową rzecz na przykład. Pamiętam też, jak OSTR jeszcze pomagał, bo kiedyś, teraz już mamy swoje krzesła i przyjeżdżamy ze swoimi krzesłami, ale wcześniej pożyczaliśmy od chłopaków ze sklepu, z projektantów ze sklepu z ciuchami i odnosiliśmy po nagraniu te krzesła i OSTR tam mam nawet na Instagramie cały czas, jak pomaga nam jeszcze odnieść, odnosić meble.
A jeśli chodzi o listę gości, w jaki sposób dobieracie z Gabi gości? To jest taka burza mózgów, czy na przykład słyszysz jakąś piosenkę i ty już bardzo w ogóle dobrze to strasznie wiesz. Strasznie się kłócimy, mamy, bo my to robimy w czwórkę, bo jeszcze jest Asia i jest Łukasz, nasi producenci. Ojej, to są bardzo burzliwe dyskusje, niecenzuralne absolutnie na WhatsAppie często, w naszej grupie. Bardzo się spieramy. Ja często od razu banuję z miejsca jakiś pomysł, a dwa dni później jednak dochodzę do wniosku, że nie był taki zły. Czasem przepraszam. Gabusia też czasem się podkurzę, albo ja ją podkurzę, czuję. Ale nie, no wychodzi z tego coś. Wiesz, to z gośćmi, wiesz, jak jest trudno, to zaproszenie gości. Najsłabszy element, bo dograć te terminy po prostu ludzi, to wszystko. Tak. I najgorzej, jak ci ktoś dzień przed się wysypuje, a ty zwłaszcza, już masz... A zwłaszcza jeśli na przykład chcesz robić program z jakościowymi gośćmi i chcesz, żeby faktycznie przychodziły do ciebie no, takie pierwszoligowe, no coś bardzo dobrze o tym wiem, no to na przykład powiem ci, że na Marcina Prokopa jednak czekałem 3 miesiące wcześniej, dostałem termin akurat, jeśli chodzi o niego. No i po prostu sobie cierpliwie czekałem, no bo to jest tak zajęty człowiek. Ale no tak. No chyba warto czasami... Wiesz, ty jeszcze masz tak, że masz studio do dyspozycji, więc rozumiem, że możesz sobie dopasować się do kogoś. My jednak musimy się jeszcze wpasować w terminy Jasmine, tam są koncerty, nie zawsze możemy nagrywać. No jeszcze musimy nasze terminy, moje, Gabi, każda z nas jeszcze coś robi. Ja siedzę na Mazurach. Przez większość czasu teraz, albo przez połowę czasu, więc jak przyjeżdżam tutaj, to też chcę mieć jakąś taką kumulację, żeby mi się opłacało przyjechać na parę dni. No i to nie jest łatwe, rzeczywiście, więc... A jednak najważniejsze jest w tym wszystkim zachować regularność. Prawda. Bo to ma wtedy sens, jak jest publikowane regularnie. A kiedy rozpoczynałyście ten projekt, wiedziałyście, że chcecie zapraszać również polityków? Bo się w ogóle nie ograniczaliśmy, wiesz? Ten pierwszy sezon był dosyć dziwny, bo głównie mężczyzn zapraszaliśmy, a w ogóle nie było takiego założenia. Ale chyba Margaret tak... na koniec w ogóle była pierwszą kobietą, prawda? Tak, tam wcześniej jeszcze była ta Ukrainka i jeszcze była jedna wokalistka chyba. Albo tak, że taki miałyśmy raz kombo z młodymi artystami. No i teraz już było więcej kobiet, więc postanowiłyśmy się otworzyć. Cały czas, wiesz, próbujemy Martynę Wojciechowską zaprosić, cały czas Martyna mówi, to nie jest ten moment. Martyna bardzo lubi mówić, kiedy jest projekt. Zresztą sama taka jesteś, także przyznaj się, nie przyszłabyś do mnie taką, gdybym cię zaprosił. Jednak coś faktycznie musi być temat. No tak, bo to zawsze mieć jakiś pretekst do rozmowy. Tak. Zawsze lepiej, jak się coś kręci przy okazji. Ale powiem ci też, że w ogóle ja oglądam praktycznie każdy odcinek waszego programu. Mówię też, uczę się. Według mnie, jeśli robisz coś takiego i prowadzisz wywiady, to musisz oglądać wiele takich rzeczy, żeby też wiedzieć, co ci się podoba, a co ci się nie podoba. I na przykład powiem ci, że z taką otwartą buzią dosyć oglądałem wywiad z panem prezydentem i zastanawiam się, czy dla ciebie, która no mimo, tak jak powiedziałem, jest bardzo już doświadczoną dziennikarką, jest tak, że przychodzi prezydent i robi to wrażenie? Ja pracowałam u prezydenta w sztabie. Więc patrz, a wydaje mi się, że wiem bardzo dużo o tobie, tego nie wiedziałem. Pracowałam w 2000 roku przy wyborach prezydenckich drugiej kadencji. Więc tak, no bo jak wiesz, ale pracowałam z takim zamierzeniem, że chciałam trochę dotknąć tej polityki z drugiej strony, ale jednak z myślą, że będę dziennikarką. To po to tam poszłam, zdobyć doświadczenie. I przyglądać się, jak wygląda. Nigdy nie wstąpiłam do żadnej młodzieżówki, chociaż byłam namawiana. Mieliśmy taką grupę, czwórkę znajomych, niezrzeszonych w tym sztabie, jedynych, którzy nie należeli do żadnej młodzieżówki SLD wtedy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. No i nie ukrywam nigdy, że jestem fanką. Uważam, że Aleksander Kwaśniewski był absolutnie świetnym prezydentem, więc to było nasze marzenie, żeby go zaprosić. I to wiesz, też było bardzo fajne spotkanie, bo ja myślę, że tak charyzmatycznego polityka, który tak ciekawie opowiada i który naprawdę potrafi cię uwieść tą rozmową, absolutnie po prostu wciąga cię i też ta książka akurat wyszła, która była bardzo ciekawa. Ja sobie przypominałam też te stare czasy przy okazji.
To było bardzo ciekawe. Ale to wiadomo, że masz inną, wiesz, spinkę przy rozmowie z panem prezydentem. Z kolei dla mnie, bo ja jednak całe życie gdzieś żałuję, że od tej polityki odeszłam i że ta moja droga zawodowa się potoczyła inaczej, że no, wiesz, wybrałam taką ścieżkę, która była po prostu kusząca, bo tak. dawała dużo profitu. Jasne. A tamta byłaby trudniejsza i bardziej wyboista. I na pewno nie przynosi takiej popularności, albo bardzo ciężko na popularność zapracować. Mhm. Poszłam trochę na łatwiznę chyba w życiu. Ale nie żałuję, bo też ta droga jest ciekawa. No ale ta polityka cały czas gdzieś tam we mnie buzuje, więc super było się spotkać. Teraz zrobiłyśmy z Aleksandrą Gajewską. Tak. Też bardzo mi na rozmowie zależało, więc od czasu do czasu udaje mi się namówić moich kolegów z Trójkąta, żebyśmy jakiegoś polityka zaprosili. Mm-hmm. Bo wczoraj oglądałem sobie nasze stare materiały i pamiętam jedną z konferencji Big Brothera, pierwszego sezonu, no tak, bo w jednym byłaś, powstały dwa, gdzie ty opowiadałaś, że u ciebie w domu praktycznie cały czas takim dźwiękiem tła jest TVN24. Ty jesteś zawsze, od zawsze w moich oczach byłaś taką też osobą, która bardzo interesuje się polityką, kiedy widzę, że na przykład coś dzieje się w kraju, co cię wkurza. Bardzo mi się też zawsze w tobie podobało, że akurat powiedziałaś coś na Instastory czy w jakimś wywiadzie i nigdy nie bałaś się tego powiedzieć. Myślisz, że już teraz, Aga, doszłaś do takiej pozycji, w której nie musisz się autocenzurować? Ja robię to, bo chyba doceniłam też święty spokój. Mm-hmm. Wiesz, że już robię to dla świętego spokoju, żeby czasem się nie cenzuruję i czasem mówię to, co myślę, jak czuję, że naprawdę mam taką potrzebę. Mm-hmm. Ale już tak nie chcę mi się kręcić dymu dla samego dymu. A kiedyś lubiłaś. Tak, i naprawdę wolę machnąć ręką czasami, ale jak wiem, że chcę się wypowiedzieć i jest sens, i coś mnie boli, coś mnie dokucza, albo coś się dzieje, to pewnie, to nie mam w ogóle skrupułów. Mm-hmm. Bo fajne pytanie też w tym wywiadzie, które wczoraj oglądałem z Natalią Hołownią było, które chciałbym teraz ci powtórzyć, mimo że minęło 5 lat, ale czy myślisz, że faktycznie, no to cofnijmy się do tego Big Brothera, że jeszcze od tego 2019 roku, czy ty złagodniałaś trochę? No, myślę, że tak. Mm-hmm. Myślę, że tak, ale to, wiesz, mówię, to też jest konsekwencją wszystkiego, co się wydarzyło, więc to myślę absolutnie. Trochę inaczej spojrzałam na świat i to bardziej przez to, bo widzisz, jak wiele rzeczy jest zupełnie nieistotnych. Mhm. I przestajesz się nimi przejmować, przestajesz sobie zawracać głowę. Tak trochę z dystansem. Mhm. Tak, złapałam, myślę, dużo dystansu. A co teraz musiałoby się stać, żeby, powiedzmy, zaciągnąć cię na imprezę do hali koszyki, na jakieś afterparty? Nie, to spokojnie. Okay. Czyli ta dusza imprezowiczki została już może tak jeszcze. Nie za często, ale raz na jakiś czas, na pewno. Bo ty, kiedy my się poznawaliśmy, to pamiętam, że ty właśnie byłaś taką dziewczyną centrum, dziewczyną placu Zbawiciela. Teraz stare koszyki, proszę cię, pod moim domem przechodziła trasa z koszyków na Zbawik, wszyscy znajomi. Ja mieszkałam wtedy na pierwszym piętrze i tak tylko słyszałam, Aga, idziesz jak na podwórku. A bardzo śmieszną rzecz ci powiem teraz, bo no to takie kulisy może powiem dzisiejszego dnia, ale przed tobą tutaj był Misiek Koterski i też do niego mówię, że po tobie przychodzi A z Miśkiem też byłam kiedyś na imprezie. I Misiek mówi, no to przypomnij jej, że my potrafiliśmy to przeimprezować teraz. Ja pamiętam jedną imprezę rzeczywiście z Miśkiem. Jeśli to jest ta impreza, o której mi powiedział, to chyba nie możemy powiedzieć, gdzie to było i co się działo, ale no nawet tak. Ja nie wiedziałem, że jakby niektóre rzeczy... Rzeczywiście tak było. A tęsknisz w ogóle za tymi swoimi starymi znajomymi? Ja ich czasem, wiesz co, nie, dużo zniknęło jakoś, tak chyba wszyscy się uspokoiły, znaczy nie wszyscy, ale część się uspokoiła rzeczywiście, ustatkowała, ale sporo jeszcze spotykam. Kędziora na przykład. Tak, wy z Kędziorem to byliście teamem zawsze tak, w sumie, nie? Tak. I gdzieś tam nasze drogi jeszcze się od czasu do czasu skrzyżują. Wpadnę do niego do knajpy, on rozwinął swój, bo taki, myślę, że on poszedł po prostu drogą swojego przeznaczenia i ma teraz taką klubo-restaurację, można powiedzieć, tak. Gdzie się dużo dzieje. Tam zresztą miała miejsce piękna premiera
marki kosmetyczne, tak, której jesteś ambasadorką. Portalu kosmetycznego. Portalu kosmetycznego, tak. I faktycznie tak. No, miejsce super. No jest takie, wiesz, top miejsce na mapie rozrywkowej Warszawy, czyli absolutnie zgodne z DNA Piotrka Kędzierskiego. Więc miło jest tam czasem zajrzeć. Nie, i czy wiesz, część tych ludzi jest dalej ze mną, część gdzieś może zniknęła, ale jak to ludzie? Kolej rzeczy, wydaje mi się, tak, faktycznie. No, z mojego życia też zniknęło w ciągu ostatnich 2 lat takie osoby, co nigdy bym się nie spodziewał. A na przykład masz cały czas gdzieś tam taki kumpelski kontakt z Magdą Boczarską? Mało, wiesz, mało. Gdzieś jak się spotkamy, ale my chyba mamy taką, wydaje mi się, dużo sympatii do siebie i gdzieś nas zawsze coś będzie łączyło i ta sztuka kochania chyba gdzieś zawsze zostanie. Film, w którym Magda zagrała, więc jak się widzimy gdzieś przy okazji jakiejś premiery, to się bardzo cieszymy. No, ta sztuka kochania faktycznie, no, na mojej liście jakby teraz takich przygotowań do rozmowy z tobą było powtórzyć sobie. Nie zdążyłem akurat tego zrobić, ale pamiętam, że teraz właśnie do tego filmu chcę też się odnieść, że chyba kiedy patrzysz sobie powiedzmy na takie ostatnie 10 lat swojej też kariery zawodowej, to w ogóle to, że miałaś w ogóle wkład w ten film bardzo duży, bo to tak naprawdę ty podsunęłaś Piotrowi książkę o Michalinie Wysockiej. Jak ty teraz patrzysz na ten film? Bardzo mnie wzrusza. Bardzo mnie wzrusza, bo to był wspaniały czas i wiesz co, ciągle jakoś leci w TVN-ie albo w TVN-7, tak, ciągle trafiam. Bogowie to samo. Bogowie zresztą, też, prawda? Tak. Ale ta sztuka kochania, a poza tym to jest tak. Ten film był kręcony latem, te plenery, to wszystko, tak sobie przypominasz te różne sytuacje. I rzeczywiście ta ekipa, która była bardzo ze sobą zżyta i tyle się wydarzyło, fajnie się na to patrzy, bardzo, ja lubię. Lubię czuć to lato, które bije z ekranu i to wszystko, co się wtedy działo, chociaż pomysł podsunął Edward, ja podsunęłam książkę, która poszła za tym pomysłem. Okej. I bardzo parłam, żeby to zrealizować. No i to była super przygoda. Ja w ogóle kocham tę anegdotę o tym krześle, na którym... Żona producenta? Tak, na którym Magda czasami cię podsiadała. W ogóle powiem ci, Aga, że ja na przykład dopiero muszę sobie zrobić... Wydaje mi się, że zrobię to dzisiaj, że obejrzę sobie film Ukryta gra. I zastanawiam się akurat na ten film, jak akurat teraz patrzysz. W ogóle co też... Ja też mam taką historię w ogóle z tym filmem związaną, że to był mój chyba taki pierwszy wywiad z międzynarodową gwiazdą, gdzie faktycznie tak mi się ugięły nogi, że ja podchodzę do Billa Pullmana. On był świetny. I on opowiadał mi w ogóle wtedy o tym Zakopanem i ja mówię sobie, Boże, to jest człowiek po prostu, który ma taką historię i tak wielka gwiazda, że rozumiem, że polecasz mi absolutnie również ten film. Tak, chociaż to jest trudny film i to był trudny moment, kiedy był kręcony dla chłopaków i dla Łoczałtu i też przez to, że stracili aktora na początku, który się połamał, trzeba było szukać następnego. Wszystko było w jakichś takich bardzo dużych nerwach i to było okupione ogromnym stresem. I to miało wpływ taki też, wiesz, się przekładało na życie. I akurat wiesz co, jeszcze jak już tak myślisz energetycznie o czymś, tak jak myślę sztuka kochania i widzę czuję to siano po prostu, no. To lato, widzę ten traktor, na którym jedzie Eryk Lubo ściągnąć z kajaku Magdę Boczarską, widzę te wszystkie sceny, to z kolei jak była kręcona Ukryta gra, było chyba minus 20 stopni, było tak potwornie zimno, że tak mnie aż telepie. I tak inaczej. Wspominam wspaniale Billa Pullmana, który był absolutnie fantastyczny, bo on jest tak ciepłym facetem i gdzieś mocno się z nami zaprzyjaźnił i rzeczywiście był blisko, więc on był fajny, ale ten film był trudny. Wydaje mi się w ogóle, że wtedy on mi opowiadał, że wy spędziliście czas po nagraniach tej gry z Sebastianem i z Pauliną i teraz trochę do przyjaźni z nimi chcę. Bo to wiesz co, oni przyjechali z żoną, Bill Pullman ze swoją żoną na święta do Zakopanego. I tam rzeczywiście, tak, jeszcze były moje urodziny, był Sebastian i Paulina. Moje urodziny rzeczywiście jakieś 40, był 15 kwietnia i było tak strasznie gorąco, miałem jakiś upał 30 stopni. Dużo się tam działo, tak. A gdybym, fajnie, że teraz powiedziałaś o tym Zakopanem, bo gdybym ci zadał teraz takie pytanie, góry czy Mazury?
Nie, no zdecydowanie Mazury. Okay. Mazury to jest moje miejsce na ziemi, ale lubię to Zakopane. Lubię przez ludzi też, których tam mam i właśnie jutro tam jadę. Okej, okay. Bo nie wiem też, żeby to tak nie zabrzmiało jakoś, ale czy ty w ogóle, Aga, mieszkasz w Warszawie teraz? Czy jakby już teraz? Średnio. Okej. Okay. Średnio. Ja się wyprowadziłam z Konstancina i mieszkam sobie w głównie, słuchaj, na Mazurach. Mhm. Ale tak, przyjeżdżam, wpadam do Warszawy. Mam tu jakąś metę, ale przyjeżdżam do pracy, no tak, pozałatwiać różne rzeczy do pracy i wracam, moje zwierzaki wszystkie są tam, czyli koń, psy. Dlatego, to jest też taka sytuacja, myślę, tymczasowa, bo myślę o swoim miejscu w Warszawie, takim swoim, ale na razie mam taki eksperyment na czas poszukiwań, że w sumie spędzam tam dużo więcej czasu niż Karolina Ferenstein. O proszę. Tak. A co ogólnie w sercu dają ci Mazury? Ty czujesz radość, w ogóle... szczęście, wszystko. Że przekraczasz, mam nadzieję, że teraz nie powiem, granice województwa warmińsko-mazurskiego i że trochę jest inaczej wtedy, że już jesteś inno, że jesteś w innym... Nie, tak nie. Ja tam wjeżdżam i... No, miasto jest przebodźcowane. To jest, ja, mimo że ja mieszkając w tym ścisłym centrum, w Śródmieściu Południowym, byłam absolutnie szczęśliwa i kochałam tę piękną, jeszcze kochałam to, że ta ulica się nazywała Piękna, tak. Się pięknie nazywała. I wtedy ten styl życia, taki naprawdę bardzo wśród ludzi i też to centrum było takie zabawne, bo tam się wszyscy znali, szedłeś do sklepu. To już nie jest to centrum nie, teraz, to już nie, no właśnie zgadzam się absolutnie. Ale ja już z tego wyrosłam i to już dla mnie dzisiaj tych bodźców było za dużo, a pandemia, to wszystko, co się wydarzyło, jakoś trochę jednak pozmieniało w mojej głowie i moje podejście i ja naprawdę potrzebuję, wiesz, przestrzeni, tak lubię sobie spojrzeć tak na horyzont, który jest gdzieś daleko. I na te zwierzaki i obserwować te zmieniające się pory roku, a naprawdę najlepiej obserwować w lesie, gdzieś na Mazurach i jak zmienia się ta zieleń, jak zmieniają się drzewa, rośliny, zapachy, wszystko. I jeszcze jak siedzisz sobie na koniu, to masz jakiś taki atawistyczny to jest po prostu, wiesz, jak się czuję jak taka strażniczka lasu. Tak. Z tym koniem. My tak się śmiejemy z dziewczynami, że tak sobie wyobrażasz, że jesteś trochę w innych czasach, parę wieków wstecz i w ogóle tak żyjesz. To właśnie są też te, nie wiem jak to nazwać, ale te spotkania, które organizuje właśnie rodzina Kraśków, prawda? To też chyba, to już jest taka właśnie Aga Woźniak Starak 2.0 według tak, mnie, o tak, której też tak trochę rozmawiamy w sumie w całości dzisiaj, prawda? Tak, tak. To jest coś magicznego też w tym miejscu i w tym, co tam rodzina Ferensteinów tak naprawdę stworzyła, bo to jest no, jakaś wieś, w środku Mazur, która nie jest ani nad jeziorem, ani nad niczym, po prostu w szczerym polu, a jest tam absolutnie magicznie i ludzie się w tym miejscu zakochują. I no, też tam, wiesz, ta pasja jest ważna, bo to łączy gdzieś, to zawsze było skupione wokół koni, oczywiście wokół imprez, wokół towarzystwa, które tam przyjeżdżało, które się przez lata zmieniało. A ludzie odchodzili, pojawiali się następni, tak cały czas jest, ale gdzieś w centrum tego jest stajnia i są konie. I jest Karolina z rodzicami. A tak z ręką na sercu, myślisz, że dobrze jedziesz konno? Myślę, że jestem bardzo pilną uczennicą. Ja się naprawdę uczę pilnie. Trenerzy lubią ze mną pracować, bo ja się słucham, jestem taka skupiona. Ale jeżdżę coraz lepiej. No nie powiem o sobie, że jeżdżę super, bo słuchaj, tam ja jeżdżę z profesjonalistami i widzę, jak oni jeżdżą, widzę, jak oni skaczą i tak. W ogóle jestem gdzieś jeszcze na innej planecie i jak patrzę na swoje filmy później, to myślę sobie, że jest to jednak jeszcze bardzo złe, ale nie no już, no jeżdżę, no jeżdżę. Umiem zrobić wszystko przy koniu. Ogarniam temat ogólnie. W ogóle kocham to. To jest dla mnie też takie, nawet powiedziałbym, takie trochę wzruszające, że kiedyś, teraz tak pięknie w ogóle opowiadasz o naturze, o swojej miłości do zwierząt, o miłości do koni, a jak zaczynaliśmy robić wywiady, to tak naprawdę byłaś tuż po zejściu
z programu na językach, gdzie po prostu, wiesz, kotłowało się i tak. To też pamiętam, że no mówię, ten jakiś magiczny był dla mnie ten wywiad taki z Natalią Hołownią, gdzie jeszcze 5 lat temu powiedziałaś, słuchaj Natalia, czasami brakuje mi na językach do tej dzisiaj pory. Dzisiaj już myślę, że bardzo nie chciałabym tam, był nawet przez moment parę lat temu jakiś taki pomysł abstrakcyjny się pojawił, żeby tego nie reaktywować i nie chciałabym już nigdy wrócić do tamtej energii. No właśnie, bo strasznie to było dużo stresu i nerwów i ojej, kotłowało się właśnie bardzo chciałem teraz zrobić taki update, że przy Big Brotherze jeszcze ci brakowało, bo dokładnie miałem takie poczucie, że teraz, kiedy cię zapytam, czy teraz ci brakuje tego programu w ogóle. Nie, też, w ogóle. Też widzowie może nie wiedzą tego, ale to był program, który też był który kręciliście jakby w kooperacji z Faktem wtedy. To było trudne też. Co było też jakbym takim obciążeniem, wydaje mi się, również dla ciebie. I teraz jakoś... Chyba najbardziej dostawałam po głowie za to od Kuby Wojewódzkiego, który nie mógł tego przeżyć, że robimy program z Faktem. Ale z drugiej strony, wiesz co, też mam takie poczucie, że to jednak był taki przełomowy program, który też nie głaskał tego show biznesu, tylko my wbijaliśmy kij w mrowisko. Kij w mrowisko, jakoś przebijaliśmy ten balonik taki napompowany, jakie to wszystko jest cudowne. I pokazaliśmy tam dużo fajnych rzeczy. Trochę, wiesz, utkwił jako taki plotkarski program. On nie był plotkarski według mnie. On pokazywał różne mechanizmy. On też ewoluował przez kilka sezonów. Tak, ale tam te plotki to były najmniej istotne. My kreowaliśmy jakieś sytuacje. Casting do Bollywood, do filmu. No wtedy wkręcaliśmy, robiliśmy pranki różne. Ja uważam, że byliśmy naprawdę prekursorami w telewizji. Taki. Wiesz, co jest ciekawe, że do tej pory tak naprawdę nie powstał drugi duży program o show biznesie. Teraz Mateusz Chładki dopiero startuje ze swoim programem. Ale też nie wiemy, co o nim powiedzieć tak naprawdę, bo jeszcze go nie widzieliśmy. Tak, ale nie było takiego. My też mieliśmy inne, każdy tam miał inne podejście. No, była ta Agnieszka Jastrzębska, która absolutnie kochała te gwiazdy i ten show biznes. I ona wszystko wiedziała o nich. Była Karolina Korwin-Piotrowska, która była bardziej krytyczna. Był intelektualista Mikołaj Lizut, który w ogóle z kosmosu to wszystko obserwował i to też zawsze było ciekawe. Nie, było fajne to było, ale też czasem się zastanawiam, czy to była dobra decyzja w moim życiu, żeby w to wchodzić. A z uśmiechem patrzysz teraz na te lata, kiedy realizowałaś program na językach? Z uśmiechem, ale często zastanawiam się, jak by się potoczyła moja droga zawodowa, gdybym nie zrobiła tego programu. Okej. Co masz na myśli dokładnie? Czy on mi zaszkodził, czy on mi pomógł? I na chwilę obecną, co byś powiedziała? Nie wiem właśnie. Nie wiem, bo nie jestem w złej sytuacji, więc... No jakby. Więc tak de facto nie mam na co narzekać, ale biorąc pod uwagę moje różne aspiracje, ambicje i tak dalej, to może wolałabym być gdzie indziej, nie wiem. A czułaś swego czasu, że jesteś taka właśnie... Przylgnęła do ciebie ta łatka na językach, prowadzącej na językach i że trochę zajęło ci czasu, żeby... Tak. To chyba, wiesz, jak często ludzie dawali sobie prawo, żeby jak coś się działo, to żeby wyciągać, że my jechaliśmy kiedyś po innych, to ja teraz nie powinnam mieć pretensji, że ktoś jedzie po mnie, że trochę mi odbierano prawo do tego, żeby powiedzieć stop, że coś mi się nie podoba, bo sami to robiliśmy. Ja nie mam wrażenie, że to robiliśmy. My wytykaliśmy hipokryzję. Myślę, że nie krytykowaliśmy nikogo bez powodu. Jeżeli już byliśmy krytyczni, to raczej mieliśmy ku temu jakieś podstawy. Tak. I mówię, to nie był program, który zionął jakimś hejtem. Zgadzam się. W ogóle jakoś tak, wiesz, czasem mam wrażenie, że tylko często jest tak, że wiesz, ludzie nawet nie oglądali, a coś sobie wyobrażali i coś sobie... Bo wiadomo, zostało wyciągnięte przedrukowane na portal. Tak, no też wiesz, no jakby sprawa z Dorotą była tak długo gdzieś istniała sobie w mediach i to żyło własnym życiem, że też gdzieś dużo... takie wrażenie po tym, myślę, zostało duże. A myślisz, że... Och, są takie pytania. Też robisz takie wywiady i wiesz, że czasami trzeba zadać takie pytanie. Także sama mnie zatizowałaś. Ale masz poczucie, że byłabyś teraz w stanie spotkać się z nią w jednej przestrzeni i jak podać sobie rękę i
po prostu może porozmawiać. Z mojej strony myślę, że tak, tylko myślę, że Dorota jest gdzie indziej. Dla mnie już cały czas to był jakiś... Ciężko mi się od tego nie odbijać, ale gdzieś to, co się stało u mnie, było na tyle przełomowym momentem w moim życiu, że ja naprawdę mam czasem poczucie, że te rzeczy, które były wcześniej, to jest jakieś inne cudze życie i to jest jakaś abstrakcja i one mocno straciły na znaczeniu po prostu, więc... Wiesz, momentami przeginaliśmy, myślę, z dzisiejszej perspektywy, że podoba mi się w ogóle parę też, rzeczy było niepotrzebne. Że potrafisz w sumie, że to nie jest tak, że żyjesz sobie w Nibylandii, wszystko co robiłam jest nie, super. Nie, broń Boże, nie. I myślę, że dzisiaj bym tego absolutnie nie powtórzyła, to w ogóle nie ma takiej opcji, nie. A jesteś ogólnie taka samorefleksyjna, że potrafisz się, tak, pochylić myślę, się? Myślę, że jestem człowiekiem... który ma bardzo aktywnego wewnętrznego krytyka i z wielu rzeczy potrafię się rozliczać. Tak, więc myślę, że wiesz co, pewne rzeczy były niepotrzebne po prostu. A który moment ogólnie twojej całej drogi zawodowej był dla ciebie najtrudniejszy? Tamten, absolutnie. Tej awantury. Ciekawe bardzo. Tak. I to, ja to wiem, bo ja pamiętam te swoje emocje, że patrząc z tej perspektywy, w której jestem dzisiaj, to wydaje mi się, że to była bzdura, ale to, ile mnie to wtedy kosztowało nerwów, stresu i takiej, wiesz co, przepalonej niepotrzebnej energii, zupełnie po prostu spalonej na coś, co nie powinno się było wydarzyć, to tak, to tamten. I moje początki pracy w TVP, to też był trudny moment. O, to tu mnie zaskoczyłaś. Tak. Dlaczego? O Jezu, bo wiesz co, bo to był jakiś falstart trochę. To było tak, że ja przyszłam do TVP, wygrałam konkurs, bo to jeszcze były konkursy wtedy Znaczy w ogóle przyszłam na casting do Wiadomości, na reporterkę. Teraz już 19.30. 19.30, ale ta taśma z tego castingu trafiła do ówczesnego dyrektora Jedynki. I szukali prezenterki do oprawy. I to studio oprawy i promocji było taką bardzo elitarną redakcją. No wszystkie od Krystyny Loski, Edyty Wojtczak i tak dalej. Ikony. Ikony przewijały przez Ewę Drzyzgę nawet, bo Ewa Drzyzga też była w tym studiu. No i to była taka, nagle pojawiło się zaproszenie na zdjęcia próbne. Po tych zdjęciach próbnych pojawiło się zaproszenie na takie szkolenie jeszcze, gdzie było nas trzy i finalnie dyrektor miał wybrać tę prezenterkę, no i wybrał mnie. I to była super propozycja, ale ja wtedy jakoś od razu zostałam wrzucona na dosyć głęboką wodę, bo za chwilę dostałam kawę czy herbatę, czyli program na żywo, do którego ja się wtedy kompletnie nie nadawałam i po 3 miesiącach wyleciałam. On w ogóle o 6 rano chyba był nadawany, 6-8. Nie? 6-8. Chociaż ty lubisz akurat rano wstawać, także chociaż wtedy chyba nie lubiłaś. Szybko się nauczyłam. 3:50, pobudka, pamiętam. No nie, wtedy trzeba było być o 5 w redakcji, żeby się przygotować. I słuchaj, to było robione, to było jakieś takie szaleństwo. Za chwilę mi dali Eurowizję do poprowadzenia. To była jakaś wtopa totalna. Jeszcze zawaliła się wtedy ta hala w Katowicach. Nas nikt nie poinformował podczas koncertu o tym, co się stało, więc my później oczywiście prowadzący najbardziej dostali po głowie, że nikt nie przerwał koncertu, tam ludzie ginęli, a my nie powiedzieliśmy ani słowa. Tak. To była jakaś trauma, słuchaj. Nie wiedziałam, że prowadziłaś Eurowizję. Tak, z Arturem Orzechem. Wyglądałam jak... Wtedy pamiętam, że po raz pierwszy i ostatni przeczytałam komentarze na swój temat. Tam się, słuchaj, to było tak... A pamiętasz, kto był reprezentantem Polski wtedy? W tym roku? Oczywiście, poczekaj, co? Kaśka, Cerek, ich troje... Poczekaj, ich troje wygrało? Chyba. Czyli to był 2007 rok, tak? Coś około tego. Nie, to musiał być 2006 albo 2005. To chyba ich troje. Chyba ich troje. Wygrało. Tak. No. Kasia Terpiska drugie miejsce wtedy zajęła w selekcjach, pamiętam. Tak. To ten rok, sprawdzimy to. I wszystkim tak zależało na tym, żebym dobrze wypadła. Tak. Jeszcze pamiętam, że w rozrywce pracowała świętej pamięci już przekochana Zuzia Łapicka, której też tak zależało, żebym ja tak dobrze wypadła. Że oni zatrudnili z zewnątrz najlepszą makijażystkę, gwiazdę wśród make-upistek. Specjalnie po prostu sukienki od Ewy Minge szyte na mnie wybierane, nie wiadomo co. W efekcie pamiętam pierwszy komentarz, który przeczytałam. Kim jest ten hologram, który stoi obok Orzecha? Ja wyglądałam, byłam przemalowana, przebrana. W ogóle było to
To słuchaj, no... długo później nic nie zrobiłam, okay. Nie dostałam długo propozycji poprowadzenia czegokolwiek. Mimo, że samo prowadzenie nam poszło, że było okej, okay. Tak. Nie było żadnej wtopy, to szło sprawnie. Artur był w ogóle, siedział w tej Eurowizji przecież po uszy, tak. Więc był też świetnym partnerem, takim bardzo, bardzo się czułam przy nim bezpiecznie. I było to straszne i właśnie ten początek był taki, że tak wszyscy wszystko chcieli mi dać, ale nikt mnie niczego nie nauczył jeszcze, tak nie zdążyli mnie nauczyć, jak to ma wyglądać. I ta Telewizja Polska też, wiesz, tam był taki problem, że nie dostawałeś feedbacku, że cię wrzucali w coś, ale nie bardzo miałeś feedback, czy to w ogóle jest okej, okay, co robisz źle. W dzisiejszych czasach w sumie trochę niewyobrażalne, tak, nie? Bo feedback tak, jest po prostu nam trochę aż wciskany, tak, że, tak, że wiemy za dużo. Tak, Trochę zostawałeś sam z tym wszystkim i ta oprawa też, to wszystko było tak abstrakcyjne. Ja byłam, przeszłam sobie z tego radia, no i później był taki moment, kiedy miałam duży kryzys i wydawało mi się, że to nie pójdzie. I musiałam od nowa odpracować trochę, nauczyć się tego wszystkiego i wróciłam do kawy czy herbaty za jakiś czas. A jeśli jesteśmy w temacie TVP, zdarza ci się włączyć i patrzeć, jak teraz, to teraz ewoluuje? Teraz tak. Teraz tak. Teraz tak, bo jestem ciekawa, co tam się dzieje, więc oczywiście, że sobie włączam. W którym kierunku idą te zmiany potrzebne, jakby nie było, bo też to było po prostu bardzo smutne, co się działo z tą telewizją. Mam do niej ogromny sentyment i pracuję tam wiele osób, które dobrze znam i które bardzo cenię. Wiele już nie pracuje, teraz może wróciły. I wiesz co, zawsze miałam takie poczucie, że kurczę, szkoda, bo dobrze jest mieć taką silną, dobrą konkurencję na rynku i to jest zdrowa sytuacja wtedy. No i szkoda, że tak tę telewizję zniszczyli, bo tam powstawało tyle wspaniałych programów, filmów, seriali, pracowało tyle wspaniałych ludzi, że nie wiem, czy tak się da to szybko zrobić od nowa, szybko. Powiem ci, Aga, na przykład, że ja mam tak, że przez to, co się działo w TVP, że ja nawet The Voice nie jestem w stanie obejrzeć, mimo że uwielbiam ten format. Po prostu z takiego zwykłego powodu, że to jest po prostu nadawane na TVP, które po prostu... To tak, tej rozrywki ja też nie oglądam. Bardziej mnie ciekawi, no widzę, że Kasia Janowska wraca z Halą odlotów i to TVP Kultura, które było świetnym kanałem. I właśnie dlatego, wiesz, czasem zastanawiam się, jak by się potoczyła ta moja kariera i co bym robiła, dlatego że ja odchodząc z TVP miałam propozycję z TVP Kultura, pamiętam. Okej, też tego nie wiedziałem o tobie. Tak, w ogóle ja sobie przypomniałam o tym ostatnio, żeby tam robić jakieś wywiady i to chyba była propozycja wtedy od Kasi Janowskiej, bo ona była dyrektorem TVP Kultura. Poszłam w coś, co mnie kompletnie nie interesowało, mnie show biznes nie interesował, więc wybór na językach. Ja strasznie chciałam być w tym TVN-ie, już chciałam tam przejść i trochę to była cena. Miejsce jakby. To była cena, tak, za to, żeby się tam znaleźć. Czyli tak naprawdę pierwszym twoim projektem w TVN-ie był program na językach? Tak, i stylowy magazyn w TVN Stela. Och, naprawdę... to było super. Dla mnie? Nie? Nie wspominasz dobrze stylowego magazynu? Pamiętam, że oglądałem. Nie wiem, jak przyjmowałam propozycję, to wydawało mi się, że to będzie taki o stylu magazyn, a później śmiałam, że tak stylowy magazyn, że będziemy rozmawiać o stylu, o trendach. Jak zobaczyłam nagle temat, ile jest mięsa w parówkach, pamiętam, że dostałam szału wtedy. Ulubiony temat Agnieszki Szulim. Tak, że to nie chodzi o to, że to ma być o stylu, tylko że to jest stylowy, czyli magazyn TVN Style. No. Tak, tak. No idealny temat dla ciebie o tych parówkach, Aga, zwłaszcza swoim wegetarianizmem. Tak, sobie, kto mnie znowu wsadził na jakąś minę, przepraszam, i czemu? Czemu, więc... Ale to były jednocześnie i na językach, i stolowy magazyn. To były, słuchaj, programy, które prowadziłam najdłużej w swoim życiu. O proszę. Bo to na językach 7 sezonów. I stolowy magazyn tak samo, równo. Skończyliśmy jeden i drugi.
nigdzie nie pracowałam nigdy dłużej. Zawsze mam takie, mam trzyletnie sloty. Azja Express, tak. Trzy. Wszystko. Dzień ja sobie TVN, to policzyłam. Max to jest trzy. Tak. Trzy lata Dzień Dobry TVN. Wcześniej też Pytanie na śniadanie chyba trzy lata. Kawa czy herbata, dwa. Wszystko mówię, tak trzy lata to jest takie moje maksimum, więc w sumie jak teraz minęły nam z Ewą te trzy lata, przestań mi tu. Gdzie jest ta Asia? Poszła do łazienki chyba. Jak minęły te trzy lata i się rozstałam, zapadła ta decyzja o rozstaniu, sobie pomyślałam, no tak musiało być, to ten moment. Tak trochę chciałbym cię podpytać o to tak naprawdę, co się dzieje teraz w kraju. To już trochę rozmawialiśmy o tym, że ty jesteś politycznie nigdy się nie bałaś. A ja tak trochę myślę w sumie, że teraz jesteś takim trochę, nowym Hołownią w sumie, jeśli chodzi o Mam Talent. I tak się chciałem zapytać właśnie o taką sytuację trochę teraz w kraju, bo teraz już minęło 100 dni, odkąd Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu. Czy ty masz w ogóle jakieś takie swoje refleksje odnośnie tego, co ci się podoba, w jaki sposób Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu i masz jakieś takie swoje? Świetnie zaczął. No wiadomo, że z kobiecej perspektywy nie podoba mi się to, co zrobił jakiś czas temu. I to niedopuszczenie do dyskusji o aborcji w Sejmie i do głosowania tych ustaw nie było moim zdaniem dobrym posunięciem. Ja rozumiem te wszystkie niuanse, że prezydent i tak zawetuje i tak dalej, ale my zasługujemy na to, żeby chociaż spróbować. I gromy zbierze prezydent oczywiście. Wiesz, to co się dzieje w ogóle z tej kobiecej perspektywy, to jest tak trudne do oceny, znaczy nie trudne do ocenienia, po prostu to jest jednoznaczne i absurdalne i oczywiście mnie to boli. I to jest dosyć, wiesz co, zabawne, bo dostałam swego czasu po głowie na samym początku, jak powiedziałam chyba w naszym trójkącie, w rozmowie z Zosią Zborowską, na samej początku tej kadencji Sejmu, że zaczynanie tej kadencji awantury o aborcję to nie jest dobry pomysł, mimo że ja jestem absolutnie zwolenniczką. Tak. Aborcji do 12 tygodnia życia. Tylko miałam takie wrażenie, że powiedziałam wtedy tak dlatego, bo pomyślałam, że najpierw niech się ten Sejm w ogóle zawiąże, niech się ten rząd stworzy i dajmy im chwilę. Nie zaczynajmy od awantur, bo my się na początku pokłócimy, zanim Jasne. Się uda cokolwiek zbudować. A to był jeszcze ten moment, kiedy nie do końca w ogóle byliśmy pewni, czy PiS tak łatwo odda władzę. Więc tak operowałam to już później, nawet mi się nie chciało tego czytać, bo sobie pomyślałam akurat takie było to dla mnie absurdalne, bo jestem tam całym sercem. Ale teraz to już jest ten moment, kiedy ja też chcę widzieć efekty. Ja też chcę, żeby coś się zaczęło w tym temacie dziać. I absolutnie też nie będę odpuszczać, bo jest na to pora najwyższa. Aczkolwiek ostatnio, wiesz co, ostatnio siedzę ciągle też w innych tematach moich, po prostu około zwierzęcych, więc jestem taka rozdarta, bo się nie wiem, gdzie moje serce ma teraz, powiedz, więc dużo. A jak ty się zapalisz, Aga, na jakiś temat, tak, właśnie. No to nie ma zmiłuj, możemy tak powiedzieć. Będziemy pewnie już po 11 kwietnia będzie wypuszczona ta rozmowa, no ja czekam, tak. Bo 11 kwietnia ma się dużo w tym Sejmie wydarzyć. To jest bardzo ciekawe też, co Aleksandra Gajewska ostatnio mówiła, bo tak jest w rozmowie z nami w Trójkącie, że ten nasz Sejm jest bardziej konserwatywny niż nasze społeczeństwo, bo te wszystkie badania, sondaże pokazują, że my mamy o wiele bardziej liberalne poglądy niż próbują nam nasi posłowie wcisnąć, wmówić albo, nie wiem, zasugerować. Wydaje mi się, że w ogóle taka iskierka nadziei o to, co teraz powiedziałaś, że masz nadzieję, że tak naprawdę kolejne miesiące przyniosą wiele dobrego dla kobiet, bo wiem po prostu, że ty jesteś bardzo jakby sercem z kobietami, zawsze kobiece tematy po prostu dla ciebie były bardzo ważne. Jestem kobietą. Bo jesteś kobietą. Wydaje mi się, że jest w sumie taką dobrą puentą w ogóle też tak naprawdę tej rozmowy, ale na koniec też, no skoro mam talent, to muszę cię zapytać, czy masz swoich faworytów i czy przeczuwasz, kto wygra? Wiesz, co jest najlepsze? Że ja po tej kumulacji tych nagrań, bo to było kumulacja po prostu chyba 7 dni zdjęciowych, kiedy nagrywaliśmy, ja mam taki mętlik w głowie, że w ogóle nie potrafię powiedzieć, że już w ogóle nie pamiętam. Naprawdę, że to jest coś takiego, że dopiero jak oglądam, sobie przypominam, ale nie, faworyta?
Nie ma takiej opcji, żebym miała. I super, bo z drugiej strony nie będziesz przychodzić do pracy co sobotę i właśnie będą te emocje w tobie żyły. Także tego ci życzę, Aga, na I sam koniec. I mam nadzieję, że one będą takie już później. No rzeczywiście tutaj te występy podczas castingów masz różne, a tu już masz taką kumulację naprawdę dużych talentów na tej scenie. Mm. Był taki I gen rywalizacji też już wtedy bardzo gen rywalizacji. Tak. Był taki dzień, bo na przykład to jest dosyć zabawne, jak wyglądają nagrania, że żeby to było prostsze, musisz zainstalować różne konstrukcje specjalne, mm-hmm. to podwieszenia na przykład nagrywasz na jednego dnia jak najwięcej. Mm-hmm. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, na ilu rzeczach ludzie potrafią się podwieźć. Ta dziewczyna, co na tym w pierwszym odcinku to było? Na włosach, na oknie, na łańcuchach, na kółku, na trójkącie. Ja pamiętam, oglądam, jak ona na tym koku jest podwieszona i mówię, what? Co tu się dzieje w ogóle? Ale podoba mi się jedna, Aga, że kiedy rozmawiam o Mam Talent, naprawdę czuję, że to jest szczery uśmiech, kiedy opowiadasz o tym. Jest wesoło, absolutnie. Tak. Jest wesoło. W ogóle, Aga, na sam koniec już muszę ci powiedzieć, że naprawdę czekałem na ciebie długo i bardzo chciałem, żebyś do mnie przyszła, bo tak, no mówię, w sercu zawsze ma się takie ulubione osoby i zawsze naprawdę czuję taką też wdzięczność, w sumie muszę ci powiedzieć na koniec, odnośnie tego, że zawsze tak stałaś do mnie z takim otwartym sercem i że faktycznie, no też chyba mogę powiedzieć, mogliśmy na siebie też wzajemnie liczyć w jakichś takich sytuacjach i tak zaskoczę cię teraz. Jestem dosyć miła, ludziom się wydaje, że nie. Jesteś bardzo i potwierdzę to. I na sam koniec tak powiem coś, zanim się z tobą pożegnam, co bardzo chciałem powiedzieć, ale dlaczego to mam taki jeden moment w głowie w ogóle, za który też w ogóle jeszcze bardziej cię pokochałem i w sumie tak wydaje mi się, że tak cię zostawię z tym i po sobie podziękujemy, ale naprawdę taki wzruszający moment, który ja miałem z tobą, to właśnie trochę głos łamie, ale to była właśnie premiera Ukrytej Gry, kiedy ty przyszłaś po naprawdę w wielu tygodniach, kiedy nie pokazywałaś się w mediach i pamiętam, że stanęłaś przy tych wszystkich fleszach fotoreporterów i zobaczyłaś mnie gdzieś tam w tłumie, gdzie byłem akurat najmniej ważny i faktycznie podeszłaś do mnie, tak? Pocałowałaś mnie w policzek i powiedziałaś dziękuję, że jesteś. I faktycznie to było dla mnie takie coś, co zostało we mnie na zawsze i bardzo ci dziękuję za to, bo myślę, że mogę powiedzieć naprawdę, że jesteś po prostu naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Tu mam wątpliwości, ale staram się. Nie jestem, wiesz, normalnym, czasem dobrym, czasem złym. Myślę, ale dziękuję ci bardzo. I na tym, mi się wydaje, zakończymy. Aga, dziękuję jeszcze raz. Dzięki.